jestem ciekawa, czy ty w ogóle spodziewałeś się tego, że ten pierwszy sezon będzie tak dobrze odebrany przez widzów? Przecież wszyscy pokochali bohaterów, pokochali ciebie jako właśnie tego takiego lidera, ale też przyjaciela, kompana w podróży tych osób. Czy to było dla ciebie zaskoczenie, czy przewidywałeś, że no może tak być? Nie, nie przewidywałem tego. Ja już o tym wspominałem kilkakrotnie, że my traktowaliśmy Down the Road jako projekt podwyższonego ryzyka. To znaczy nie mieliśmy pojęcia, jaka będzie reakcja, bo tego nie da się oszacować, dopóki się tego nie pokaże ludziom i ludzie się na ten temat nie wypowiedzą. Natomiast mieliśmy też pewnego rodzaju presję, ponieważ pojawiły się głosy, między innymi głosy z branży, kiedy my realizowaliśmy, kiedy rozeszło się, nad czym pracujemy, że to jest najgłupszy pomysł, na jaki mogliśmy wpaść. To znaczy to były takie przedrecenzje, można powiedzieć, że strzelamy sobie po prostu absolutnie w kolano, że po pierwsze nikt tego nie będzie oglądał. No kto będzie oglądał? Były pytania, jaka jest populacja ludzi z zespołem Downa w Polsce? 60 tysięcy? No to gratulacje, robicie program dla 60 tysięcy plus ich rodziny i przyjaciele, prawda? Więc po prostu będzie to, jeżeli chodzi o oglądalność, czyli taką bardzo ważny parametr. Ważny wskaźnik, tak. Więc to jesteśmy pogrzebani. Natomiast drugi parametr był taki, że wieszczono nam strasznie bolesną klęskę wynikającą z tego, że pojawiły się zarzuty, że wykorzystujemy ludzi z niepełnosprawnością. No i ja bardzo wierzyłem w ten projekt. To znaczy ja w ogóle nie brałem pod uwagę nie tyle klęski, tylko po prostu ja uznałem od samego początku, tylko Lidka Kazan, szefowa TTV mi powiedziała o tym projekcie, to uznałem, że to jest po prostu coś wspaniałego, coś, na co najprawdopodobniej my wszyscy czekamy. I niezależnie jaka miała być reakcja, ja wiedziałem, że ja w to chcę wejść. Natomiast im bliżej była premiera, no tym bardziej chodziliśmy trochę jak na szpilkach, ponieważ tak naprawdę no, nie wiedzieliśmy, co się wydarzy. I tydzień przed oficjalną emisją zrobiliśmy, to był taki papierek lakmusowy, zrobiliśmy pokaz dla bohaterów oraz dla ich rodzin. Pierwszego odcinka, pierwszych dwóch odcinków, no ja szedłem jak na ścięcie tam, to znaczy ja byłem przerażony, to znaczy moje reakcje przed oficjalną premierą telewizyjną w porównaniu z tym intymnym takim bardzo małym pokazem, to inne skale były. Ja naprawdę byłem tam przerażony, ponieważ ja wiedziałem, że jeżeli pojawi się z tej strony, ze strony bohaterów i rodzin jakakolwiek krytyka, to ja tracę moralną legitymację, żeby w ogóle móc bronić ten projekt. No to znaczy, no to był absolutnie moment kluczowy dla tego projektu, w mojej ocenie. No tak, jeśli oni nie zaakceptują tego, co powstało, to trudno, żeby podobało się to też innym. Tak, oczywiście. Tak o tym właśnie myślałem i to była taka salka konferencyjna w siedzibie telewizji, wygaszono światła i potem jeden po drugim poleciały dwa odcinki, czyli ponad 40 minut trochę, a potem światło się zapaliło i się odwróciłem, myślę, że byłem blady, odwróciłem się na tych ludzi, na bohaterów i na ich rodziców i zobaczyłem w ich twarzy przede wszystkim wyraz ulgi, ponieważ weźmy pod uwagę to, że drugi sezon to już jest po prostu coś, co jest odkryte. Natomiast przed pierwszym sezonem ja mam wielką wdzięczność do rodziców, że oni podjęli pewnego rodzaju ryzyko, ponieważ oni nie mieli absolutnie żadnego obowiązku nam ufać, prawda? Jesteśmy telewizją komercyjną, oni mogli bać się na przykład, że zrobimy im po prostu krzywdę, pokażemy ich w sposób ironiczny, śmieszny. Albo właśnie wykorzystacie tę niepełnosprawność do jakichś tam różnych celów. Tak, oni się na to zdecydowali. Kiedy zobaczyłem w ich twarzach ulgę, że widziałem w tym momencie, że oni zdecydowali, że zrobili się dobrą rzecz, że opłacało się to ryzyko nam wszystkim.